Żyje tam ogromny ocean, bez maszyn, bez architektury, przypominającej ziemską oczywiście, bez literatury, bez muzyki, bez języka, ale jest jakaś forma obiegu informacji, jakieś wewnętrzne procesy sterujące, jakieś przyrodzone życie psychiczne. A zespół naukowy lądujący na Solaris przystąpi do dokonania słynnego pierwszego kontaktu. Ale żadnego kontaktu nie ma, bo być nie może. Nie mamy wspólnych doświadczeń. To stworzenie nie ma żadnego zewnętrznego języka, bo nie ma nikogo, z kim mogłoby rozmawiać. Skoro Lem Tarkowskiemu powiedział, że on napisał powieść o oceanie, a Tarkowski zrobił z tego zbrodnię i karę, to co by mnie powiedział? Trochę się tego boję, a trochę się tym nie przejmuję. Potem miejsce, w którym zaczął rodzić się nasz spektakl, ewoluowało. Każda z wiodących postaci zyskała swoje miejsce na Ziemi, z którego miała wyprawić się w kosmos. Tak powstały pokoje kosmonautów. Mikrokosmosy zawieszone w nieskończoności kosmosu. Bernard Sartorius. Co skrywa planeta? Zawsze widać tylko powierzchnię, tylko skorupkę, łysiejącą, kochaną skorupkę. I nawet gdybym teraz skorupkę rozbił jakimś ciężkim przedmiotem, to i tak niewiele się dowiem. Co najwyżej, że jest tam jakiś płaszcz, jakieś jądro, ale myśli nie poznam. Mamo, znalazłam wczoraj, to jest koszula taty! Co znalazłam? Jest koszula taty, widziałaś? Patrzę na nie. Zachowują się tak, jakby mnie nie było. Albo jakby odgrywały dla mnie scenki. Sprawdzają, czy mi się podoba, jak im jest beze mnie. A ja je sobie oglądam. I nie wiem, czy to taka gra, czy moja kara. Patrzeć na nie i wyobrażać sobie, że cały czas kręcą się po domu i czekają, aż wrócę. Posiadanie pasji tak wielkiej, że zostawia się dla niej dom i rodzinę i naraża się rodzinę na myślenie, czy ten człowiek zginie, czy będzie kaleką do końca życia. Jest to jakaś tajemnica, której jeszcze nie zgłębiłam i nie umiem do końca się do niej odnieść, ani potępić czegoś takiego. Las. O, zależy czy dzień, czy noc. Kosmos. Początkowo las Blazori jest idyllą, jest Edenem, jest miejscem spotkań w jej wyobraźni, w jej snach z tatą. Z tatą, za którym tak tęskniła, którego tak mocno kochała, z którym do tej pory chciałaby być cały czas. Jest miejscem jej jedynie dobrych wspomnień. Na Solaris jest to dla niej ocean. Ocean, który wypluwa wspomnienia, ale wypluwa niestety też wspomnienia te prawdziwe. Te, co tak naprawdę stało się, można powiedzieć, w tym lesie. To, że tato ją nie miała jedynie dobrych wspomnień, ale też te złe, że tata niestety ją skrzywdził. Uwiodła mnie siła tej kobiety, siła jej, którą miała do wychowywania dzieci ciężko chorych z autyzmem, z zespołem Aspergera. I to, że potrafiła tym dzieciom dać życie i nauczyć je samodzielności i żeby sobie radziły same,
później w przyszłym życiu jest po prostu niezwykłą jej odwagą i niezwykłym jakimś zwycięstwem. Czuję, że nie mam takiej rzeczy w swoim życiu, którą by mi teraz Solaris mogło zaserwować, ale czuję, że mam ogromny lęk przed tym, że coś takiego się wydarzy. Nawet mam taki powtarzający się sen, jakby przed czymś takim nieodwracalnym, co się wydarzy. I ten sen zazwyczaj jest taki motyw w nim, który się powtarza, że ja mam niemowlaka i to jest mój niemowlak i ja coś z nim robię. Nie, że go morduję sama z siebie, ale na przykład zostawiam go na parapecie i zjada go pies albo coś takiego, że przez jakąś moją nieuwagę, w sensie boję się, że spowoduje coś nieodwracalnego, co mnie będzie ścigać całe życie. Chris Kelvin. Pamiętasz, jak powiedziałaś, my skorupiaki tak już mamy? I pomyślałem, że mówisz nie tylko o sobie, ale też o mnie. Że mamy takie skorupy, które sami sobie tworzymy, a w środku jesteśmy do siebie podobni. Ale kiedy zdjęłaś skorupę, to ja cię wtedy zabiłem. Spójrz na mnie. Jak tak na mnie patrzysz, to masz w oczach takie martwe pole. Takie martwe pole masz w oczach, jak się mnie brzydzisz albo jak kłamiesz. Przecież ja już wszystko wiem. Jesteśmy zmęczeni. W tym marzeniu o tym, żeby polecieć, żeby przekroczyć granicę, jest też coś niesłychanie dziecięcego. Kiedy widzimy tego kosmonautę na wysięgniku, przyłączonego do statku jakąś sztuczną pępowiną, to jest w tym też jakieś bardzo, bardzo, bardzo pierwotne doświadczenie powrotu do łona. Pamiętam, na przykład miałem taką książkę, to był taki ilustrowany album, który świetnie przedstawiał Ziemię, to znaczy budowę Ziemi z geologicznego punktu widzenia, ale także Ziemię jako planetę w Układzie Słonecznym i we Wszechświecie. Myślę, że ta książka gdzieś jako dla dziecka działała na wyobraźnię i myślę, że na przykład moja postać mogłaby to też czytać kiedyś w dzieciństwie, więc jakieś zainteresowanie kosmosem dziecięce na pewno przeniosłem na postać. Nie widzę powodu, żeby nie było życia w kosmosie. Nie widzę powodu, żebyśmy mieli być w jakiś sposób wyjątkowi albo jedyni. Myślę, że człowiek jest strasznie przywiązany do takiej myśli, że jesteśmy wyjątkowi i wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Bardzo ciekawą rzeczą, która mnie zainspirowała również, to była obserwacja stacji kosmicznej ISS. I często zastanawiałem się, co czują astronauci, którzy tam są, bo tam zawsze jest kilka osób, 6-8 osób, wiadomo kto to jest, jak się czują. I myślałem o tym, jak czują się w tej izolacji, z którą później mieliśmy do czynienia na Solaris i którą aktor grający rolę potrzebuje różnych bodźców, żeby sobie ją po prostu wyobrazić. Alex Snout. Zostawiliśmy Ziemię. Myśleliśmy, że tu, w tej ciszy, w tym oceanie wszystko straci znaczenie. A nie traci.
bo nosimy to w sobie. Ty tak samo jak ja. Ocean spotkał nas, ludzi, tak nas odczytał. Szafka. Dlaczego ją przestawiłaś? Szafka tu była. No przestawiłam, żebyś nie strącała rzeczy. Czego szukasz, to ci podam. Nie szukam, była tu szafka. No ale nie ma jej teraz. Ale powinna tutaj być. Dlaczego przestawiasz? Przestawiam, żeby mieć tu krzesło, żeby robić ci opatrunki i ono tutaj będzie stało. Pierwszy raz miałam wyzwanie grać osobę niewidzącą. Dla mnie taka podróż w kosmos właśnie, to było to przez zamknięcie oczu i przez to, że musiałam pootwierać inne zmysły na to doświadczanie, na bycie w relacji z córką, na założenia, które zrobiliśmy. No, czyli jakby musiałam przewartościować cały swój świat i nauczyć się po omacku w nim poruszać. Takie miałam przemyślenia, siedząc w domu, przy tym ogólnym właśnie braku poczucia bezpieczeństwa, bo nie pamiętam, żebym się tak bała o jutro i o byt jak teraz, że w zasadzie w moim życiu trochę przez zawód, przez relacje, przez sytuację pandemii właściwie jedyną stałą rzeczą w moim życiu jest moje mieszkanie, które ta nieruchomość, która jest i będzie i jest faktycznie nieporuszającym się elementem w codziennie zmieniającej się rzeczywistości. I mam wrażenie, że już że ten czas przez konfrontację właśnie z rodziną, z domem jest czasem też dojrzewania i odcinania w ogóle miejsca, z którego się pochodzi. Dla mnie przynajmniej ten czas taki jest. Ta konfrontacja też nasza w spektaklu, naszej relacji, dużo mi opowiedziała o mojej relacji z moją matką, czy dużo jakby z tych moich doświadczeń brałam, więc ja czuję, że ten pokój dziecięcy, jakby dom, z którego pochodzę, poprzez ten czas, który teraz panuje i który panuje od kilku miesięcy, ja ten pokój zamykam. Ten spektakl jest tak bardzo o ludzkich, przyziemnych rzeczach, że kosmos był tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby gadać o tym, co jest po prostu czarne w środku. Ale wydawało mi się, że Solaris Lema jakoś chyba nigdy nie było bardziej aktualne niż jest teraz. Nie możesz mi podstawić szafki tak jak chciałam? Nie możesz postawić na podłodze? Przecież na podłodze zaraz się wyleje, no chcę mieć szafkę! Właśnie pracując nad Solaris według Stanisława Lema, staraliśmy się zgłębiać nie tylko fakty historyczne dotyczące zdobywania kosmosu, ale również emocje związane z tymi wydarzeniami. Emocje, które towarzyszyły w tym czasie ludziom. Kiedy się zaczyna pracę nad dowolnym tematem, to nagle soczewka tego, nad czym się pracuje, zaczyna działać w taki sposób trochę magnetyczny, koncentrujący, wydobywający te elementy, które tobie i tematowi służą. I nagle pojawił się dokument o pierwszym człowieku w kosmosie, którym okazał się wcale nie być Jurij Gagarin, tylko człowiek, który w kosmos poleciał na sucho. 30-letni więzień obozu koncentracyjnego Dachau, polski Żyd, sklepikarz,
jeden z dziesiątek, jeśli nie setek ludzi, którzy zostali poddani eksperymentom w komorze ciśnień, którą zainstalowano gdzieś w alejkach obozu. Już ze względu na ryzyko związane z tym eksperymentem i jego temat, nie dało się go przeprowadzić przed wojną, bo gdzie niemieckie instytuty badawcze miałyby znaleźć chętnych do tego, żeby takie badanie przeprowadzić. I nagle przychodzi wojna i możemy to zrobić. Być może nie ma postępu bez winy, ale w takim razie musimy mieć świadomość tego, co niesiemy. I na pewno ci, którzy są w świecie Solaris, taką świadomość mają. Film Macieja Drygasa Stan nieważkości też nie byłby tym samym filmem, gdyby nie było tam Kiriuszyna. Zwalistego mężczyzny po 50, który siedząc w szarym swetrze w jakimś małym, byle jakim, ewidentnie kawalerskim rosyjskim mieszkanku, opowiada o eksperymentach, którym był poddawany, kiedy był jednym z kandydatów do lotu w kosmos. Co nam ta ciekawość tak naprawdę dała? Znaczy, co nam ta ciekawość dała poza gigantyczną dumą, że postawiliśmy flagę na Księżycu i że posłaliśmy łazik na Marsa. I że możemy zobaczyć zdjęcie Ziemi, jak to wygląda, i że kilku ludzi może o tym poświadczyć, że tu jest jakieś olbrzymie pytanie o to, czy koszt tego całego przedsięwzięcia jest adekwatny do zysków, które mamy. Bo może po prostu nie jesteśmy w stanie, może jako gatunek nie jesteśmy w stanie nic pożytecznego z tym naszym dążeniem do poszerzania swojego obszaru panowania zrobić, bo może tego jest w tym za dużo. Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu. Chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Mamy się za rycerzy świętego kontaktu, a nie szukamy niczego, nikogo oprócz ludzi. Nie potrzeba nam innych światów, potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy.